Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Jestem przy zamku w Międzylesiu. Tutaj jest od razu kościół stary, ale nie wiem, czy jest msza, czy iść do zamku, czy do kościoła. A tutaj jest rynek. 2,5 tysiąca mieszkańców. 12 chyba w 1213 wiek założony. Jest papieski szlak pielgrzymkowy, czyli papież tu był, coś tu pisze do zwiedzania, żeby iść, zobaczyć się kościół przez okno księcia. Dobra, idę do góry. I tutaj jest, wszedłem do góry, jest jakieś muzeum. Zwiedzania krużganka w loży Atlantów. Madonna Sobieskich. We Wrocławiu. Idę dalej. I idę. Księcia. Może tu książę siedział. Aha, to tutaj książę któryś tam siedział. Łódka to jest ten ambona. Barokowy to jest, o ile wiem, kościół. I piec piękny tutaj przy tym. I starodruki w parafii. I zaraz zobaczę. O, szafa, proszę. Tu jakieś starodruki. Niesamowite, powiem wam szczerze. Nie wiem, o co się rozchodzi. Wszedłem tutaj, żeby zobaczyć to. A tutaj to i to. No i to nie można otworzyć. Dobra, nie otwieram. Na siłę. Passion Scantate. Krzyż. Stare książki. Jestem w szoku. Powiem wam szczerze. Jest w Międzylesie dalej. Tu jest regulamin, że tutaj nie wolno wchodzić bez przewodnika. Bez po uzgodnieniu z proboszczem. No nie wiem. Ale ja jak zwykle mam figurę Jadwigi Śląskiej, że mam szczęście. Także nie jeden raz. Także jak oglądacie moje filmy, to czasami nie wiecie, a oglądacie rzeczy, które byście nie zobaczyli tak normalnie, tylko z pod przewodnictwem. Tak? Także patrzcie się do woli. Krużganek. Miejsce spotkań, wystaw polsko-czeskich. Wjeżdżam do zamku. W lewo. Zwiedzanie, bilety. Dobra. Jedziemy. I zamek Międzylesie. Tutaj jest dziedziniec. Proszę, pokazuję. A w tym, a w restauracji była stajnia. To już wiem. Przede wszystkim cystersi mieli we władaniu. Tutaj te ziemie i cystersi przekazali je, wam powiem komu, rycerskiemu rodowi. Później zamek ucierpiał, bo był wątek husycki, taki spalili, tu się tego chroni jeden z jeden właściciel. Były wyprawy organizowane przeciwko husytom. Później w ręce rodu Tchinerhaus. Do 1653 roku rozbudową się zajęli, renesansowy zamek stworzyli. Później wojny religijne 30-letnia znowu się zaczęło i właściciel musiał sprzedać hrabiemu Liechtensteinowi, który później sprzedał go, bo stwierdził, że mu się nie opłaca tego zamku mieć, hrabiemu von Altlandowi. I on był do 1945 roku i przebudowywał ten zamek na różne sposoby. Czyli tacy właściciele byli. No i idę, pooglądam ten zamek.
Tu piwnice tutaj były cztery pomieszczenia takie biurowe, załatwiane różne sprawy, podpisywane że papiery, traktaty, wejście reprezentacyjne. Kieszeni tylko, ręce w kieszeni. Nowa część, tutaj były kolonie i dom dziecka i elektrociepłownia miała robić hotel. To nie chce, nie musi wchodzić, bo i tak nie wewnętrzny. Tutaj wszystko robione. Na dół, na lewo, jak Państwo wejdziecie, zobaczycie te podłogi właśnie takie. Prawa wyżej, lewa tutaj zrobiona. Płyty światło inne, jakby było zaszone, to by był ten loft się cały się błyszczał. Woda na górze ciepło, na dole zimno. Jak sobie twarz ktoś obetrze tą rosą, to tutaj widzimy troszeczkę, a wyjdzie na bierze. I zasypane piwnice. Tutaj. Ponoć przejście tutaj było, teraz pozasypywane. Jest wejście. Krzyżacze się rozwiązali, jak pociągali, no to pajacyka po wieczu robił, ręce odpadały. I wychodzę. I tutaj jest wewnętrzny dziedziniec. Altmanowie byli. I wieża. Bo... To była studnia. No do dzisiaj te studnie wewnątrz gospodarstw służą ludziom. Tak jest zaprojektowane, nie? Później tam próbowano jakiś robić może kominek na urzędzie. I tam właściciele mieszkali, a tutaj elektrociepłownia robiła hotel. Dlatego to tak wygląda. 50, 60, segły, 2 czy 5 do góry. Część gospodarcza. To była winda. Zobaczcie, jaki gruby mur. Raz, 2 metry. Tu była część gospodarcza, winka. A tutaj strop i cegła. Tutaj jest budowane z kazeiną. Zaprawą kazeinową. Różne szczątki, 7 lat musiało się lasować. A cegła na piaskowcu leży. Takie całe pomieszczenie. Zamek w budowie. Historia. I wieży. Pomieszczenie, komnata. Że była, no cóż miała w tym zamku robić. Wyjrzała no, przez to okienko. No i zawsze miała tych adoratorów. Piękną kobietą, długie, rude włosy. Nawet na tym widzimy. No i tak się tak do dzisiaj czeka widulka, nie? Nie wiadomo, co się z nią stało, czy ją kusycie zabrali, czy spłonęła. Oryginalna podłoga. I tutaj robiła dziewczyna, no to spontanicznie było. Reprezentacyjny pałac, a Wilkanowie całe życie się. Wilkanowie się całe życie toczyło. I tutaj jest historia naokoło. Historia tego zamku, pałacu. O, przedstawiona. I idę na wieżę. Widok z wieży. Zobaczcie Państwo, ale gorąco się zrobiłem. Zamków w Międzylesiu. Po prawej stronie wieży kościoła Czarna Góra, akurat zasłonięte. Mały śnieżnik, dużego nie widzimy. Tu jakby... Rynek. O, rynek w kształcie czółenka, rzeźby takie motywne, jak to się mówi, w podzięce za coś. I zamek. Kościół, cmentarz, tam, zawsze tak wygląda. Z zamku tutaj się wychodzi, tam co byliśmy, teraz pałac. Proszę bardzo, już. Pierwsze na drugim związku, karabach, pałac,
wczesnobarokowy. Wczesny barok. Tak, no, tutaj tylko 7 pomieszczeń było. Tylko reprezentacyjna część. Piaskowiec jest. A później cegła. I tędy końmi hrabia wjeżdżał na zamek i rozpoczynał walkę. Gdzieś tu kopyta są odbite. Płytkie, szerokie schody, także koń mógł do nich wyjść i koń mógł do nich wyjść. Za wykonanki. Oryginalny piec. Tutaj był dom dziecka i kolonia. Znowu oryginalny piec. Znowu piec oryginalny. I idę do sali balowej. Sala balowa. Sala balowa, zwana inaczej salą szczepu. Sala szczepu dla tego, że jest tutaj nas, że żadna tajemnica się nie skryła, wszystko wychodziło na jaw. Tych dni na drugie nie dużo osób, ale jeśli Państwo tutaj są. Sala. Super akustyka, pani nam tu śpiewała. Jak pani sobie idzie do tego. To jest sala balowa, wybalowa nie ma. I część hotelowa. Tu część gospodarcza już była. Bez zamku. Pałac. Część hotelowa. I część hotelowa. Pałacu. Część hotelowa, to część gospodarcza była. I tutaj poidła dla koni, proszę, dawna stajnia. Teraz restauracja. Tutaj był most kamienny, resztki mostku kamiennego pod spodem. Proszę bardzo. Wszystkich rodów polskich. Ja stałem tam wczoraj z tym dziecku. Albo jak wszystkie dzieci. Co oni zrobią z tym zamkiem? Czekaj. I wielki zamek. Proszę bardzo. Naprawdę wielki zamek. Podzielony na kilka części. Pałac, zamek. Dla służby. Wilk pilnujący międzylesia. Tu główny trakt był. Bursztynowy i w podzięce wystawiane zawsze pomniki tych rzeźby świętych. Już mam na końcu języka i zapomniałem, co się nazywa. Dwa domki tkaczy w Międzylesiu, a było ich nie wiem ile. Zaraz wam powiem, domki tkaczy. O, dwa z siedmiu. Koniec XVIII wieku, dwusiowo poziomowe, mieszkalno-użytkowe. Są domki tkaczy. I tutaj są sukiennice. Zajazd sukiennice to jest obiekt zabytkowy. A tutaj dalsza dobudowa tych sukiennic współczesna będzie. A to były sukiennice. Z XVIII wieku, 1740. O. Siedziba kupca Ludwika, hurtownika, eksportera na rynki europejskie. Właśnie, on był znany, zapomniałem wam powiedzieć, siedziba jego na rynki europejskie, bardzo znany z sukienki z Międzylesia. Na koniec wilk, jeden chyba z siedmiu, który szczerze Międzylesia. Żegnam go i życzę jak najlepiej. Mieścinie.